Uważam, że zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę, w której graliśmy po prostu to, na czym pracowaliśmy przez cały okres przygotowawczy i dzięki temu była solidna praca całego zespołu w obronie, a przy tym wszystkim uważam, że poprzez dobry atak pozycyjny kontrolowaliśmy to, co działo się na boisku i stwarzaliśmy sobie bardzo, bardzo groźne sytuacje, które powinniśmy po prostu wykorzystać i szybciej dla nas uspokoić ten mecz. W drugiej połowie po karce Rafała Kosznika, no tak to w głowach piłkarzy często jest, że wydaje się, kiedy prowadzisz, kiedy grasz z jednym przeciwnikiem więcej na boisku, to będzie spokój na placu gry, a tak się nie stało i myślę, że ta nasza młoda szatnia dostała też dobrą lekcję na przyszłość i więcej będziemy operowali piłką wtedy, kiedy zdarzą się takie sytuacje i po prostu będziemy dalej konsekwentni w swojej grze. Górnikowi na pewno trzeba pogratulować tej drugiej połowy i myślę, że to powinno przeciwnika napędzać do tego, żeby walczyć o swoje w dalszej części sezonu. Dziękuję, gratuluję swojemu zespołowi. Dziękuję bardzo.